Hej wszystkim, witajcie na polskim podcaście Polish Butter and Jam, aka Polskie Masło i Jędrzejów. Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy język polski jest najtrudniejszym językiem na świecie? I od razu odpowiem, nie wiem. I tak naprawdę nie wiem, czy da się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ trudno porównywać języki, prawda? Ponieważ to, co może być trudne dla jednej osoby, może być łatwe dla innej. I zależy też, jaki jest język ojczysty uczących się. Dla Rosjanina na pewno polski będzie łatwiejszy niż chiński, na przykład. Więc zależy to od bardzo wielu czynników. Ale na pewno mogę powiedzieć, że język polski jest bardzo trudny. Tak samo jak na przykład fiński, z tego co słyszałam, węgierski, czy też irlandzki, o czym przekonałam się mieszkając tutaj w Irlandii. Język irlandzki jest absolutnie po prostu szalony. I podziwiam ludzi, którzy są w stanie go czytać, ponieważ słowa wyglądają jak zbitek 10 przypadkowych spółgłosek i czyta się to nagle jak jakąś inną, jedną literę. Ale wracając do polskiego, polski jest trudny, także nie zniechęcajcie się podczas nauki. Język polski jest trudny, tak samo jak wszystkie języki słowiańskie. I powodem są przypadki. Jeśli się uczycie polskiego, to na pewno odkryliście, że przypadki są prawdziwą zmorą i świat bez przypadków byłby dużo piękniejszy. Ja sama uświadomiłam sobie, jak ogromnie trudne są przypadki, kiedy zaczęłam uczyć się języka rosyjskiego. I dlaczego przypadki są tak ciężkie? Ponieważ przez przypadki praktycznie każde słowo wymaga nauki razy 7, jeśli na przykład przypadków jest 7, jak w języku polskim, tak? Na przykład, nie wiem, kwiatek. Po angielsku kwiatek jest flower i to zawsze będzie flower. Nieważne, czy kupiłam flower, czy patrzę na flower, czy zgubiłam flower. Jedyne co, to jest liczba mnoga, którą się tworzy bardzo łatwo. Natomiast w języku polskim, jak i innych językach słowiańskich, przypadki wszystko komplikują, tak? Więc to jest kwiatek, ale patrzę na kwiatka, idę z kwiatkiem po ulicy, więc przy zmianie przypadku zmienia się samo słowo. I moja rada jest taka, nie przejmujcie się za bardzo przypadkami. One same przyjdą. Jeśli będziecie słuchać języka polskiego, czytać, sami się osłuchacie i czasami sami po prostu zgadniecie, nawet bez nauki, jaki będzie odpowiedni przypadek. Ale najgorsze to zniechęcić się na początku. Także pozostańmy przy tym kwiatku. Nawet jeśli poprawna forma ma to poprawne zdanie, to idę po ulicy z kwiatkiem. Jeśli powiecie po polsku, idę po ulicy z kwiatek, wszyscy Was rozumieją. Jest to błąd, ale nie jest to absolutna tragedia i nic się nie stanie. Więc lepiej po prostu ignorować przypadki czasem, niż całkiem przestać się uczyć. Więc nie przejmujcie się, wszyscy uczący się są z Wami i nie dajcie się pokonać przypadkom, one przyjdą z czasem. I dajcie mi znać, co myślicie, jaki jest dla Was najtrudniejszy język, którego się do tej pory uczyliście i co myślicie o swoim języku. Czy jest bardzo trudny? Jeśli tak, jakie są takie największe trudności dla uczących się według Was? Wielkie dzięki za oglądanie, czekam na Wasze komentarze i oczywiście polubcie to wideo, bardzo mi to pomoże i subskrybujcie kanał. Dzięki bardzo, na razie.